Witajcie bardzo serdecznie, Piotr Kwitner z tej strony. Chciałem nagrać oficjalnie, jakie kwoty zostały wpłacone w pierwszym miesiącu, to jest koniec czerwca, lipiec, tak? Czyli kiedy zacząłem współpracować z Matiasem i kiedy to zaczęliśmy brać też od Was pierwsze wpłaty. Jak wiemy, do końca lipca były jeszcze wpłaty na opcje binarne, gdzie oferta była 20%, na tą chwilę mamy koniec wpłat na opcje binarne, oferujemy tylko i wyłącznie Forex, gdzie to jest, prawda, 10% miesięcznie. Tak dla zainteresowanych wychodzi to tak, że po 2 latach i 1 miesiącu to, co wpłaciliście na samym początku, 2 lata i miesiąc temu, macie teraz, jeżeli byście nie wyjmowali oczywiście przez cały okres, to macie tyle płacone mniej więcej sobie właśnie co miesiąc, tak? Czyli załóżmy, jeżeli wpłacicie 1000 jakiejś wartości, to macie za 2 lata i 1 miesiąc 1000 co miesiąc, tak? To tak wychodzi mniej więcej. Także jeżeli chcecie sobie przemyśleć, że co miesiąc byłoby Was stać na sumę X, żeby wpłacać, tak, to potem sobie możecie to w sposób bardzo prosty przeliczyć, ile będziecie mieli po 2 latach zawsze od tej kwoty. Także to jest taka dygresja mała, która tutaj uważam, warto jest ją przedstawić. Teraz dla inwestorów jest to konto z e-mailem Peter Poland tutaj. Konto ma 2930, w tej chwili ma 2 transakcje akurat puszczone, czyli widać, że zarobiło już ponad 150 funtów, było jeszcze więcej, tak? Czyli no było 3180, tak? Dobrze liczę, 3080 i 50, aha, dobra, 3080 było, tak? A wpłat było na 2760, czyli widać, że konto jest jak najbardziej w proficie. Więc tutaj biorąc sobie... Sprawdźmy sobie, czy podałem wszystkie prawidłowe dane. Account open, czyli konto otwarte. Depozyt 301, drugi depozyt, brak, tutaj nie widać, czyli 301, tak, sprawdźmy. Tak, zgadza się, pierwszy był 300. Kolejne depozyty były pozycje, tutaj są, tutaj jest 100 i 800, tak, 100 i 800, czyli jest 100 i 800, 25 i 6, tak. 25 i 26. Potem tutaj nie ma z kolei znowu nic. Tak, i mamy 4 ostatnie depozyty. Pierwszy to jest 250 29. 250 29. Kolejny depozyt jest to 400 pierwszego i drugi pierwszego jest 500, tak? Czyli razem mamy 900 pierwszego wpłacone. Zauważmy tutaj sobie. 400 i 500 pierwszego się zgadza i ostatni 410 drugiego powinien być, czyli jest drugiego i mamy 410, czyli jak najbardziej się wszystko zgadza. Tutaj 0,4, więcej nie było tutaj pozycji grane, gdzie było ponad 3000, tak? 3000, aha, dobrze, było 3030 tutaj, no 3030, poprzednia transakcja 50, ta to 3080. Także wszystko się zgadza. Teraz tak. Dalej, co jeszcze chciałem Wam pokazać? Aha, dobra, no to w sumie na tym koncie widać, że jest wszystko, tak? MRT to jest drugie konto, które Was też interesuje, ponieważ tutaj też jest kasa dla inwestora, tak? Czyli tutaj jest też coś, co myślę, że może Was zainteresować. Poczekajmy tylko, jak się zaloguje. Twój balans to jest 2049, tak? 2049 w tej chwili. MRT mamy 1959 wpłat łącznie, 1316 i pierwszego 659. Tutaj nie, z tego co pamiętam, to nigdzie nie mogłem znaleźć wpłat, tylko są wpłaty potwierdzające na e-mail. Także nie powiem Wam, no nie powiem Wam po prostu, gdzie tutaj mogę sprawdzić historię, tylko chyba właśnie sprawdzając przez e-maila. No ale nawet widząc, że balans jest 2049, ja wpłaciłem $1300 samemu, 659 było wpłacone od Was, tak żeby się w sumie zgadzało. Dokładnie. Także to jest to.
Jeżeli ktoś potrzebuje bardziej szczegółowe, to mogę gdzieś przekopać maile, znaleźć je i wtedy faktycznie wam pokażę, bo jak wiecie, nie mam nic do ukrycia. No, także to jest to. Dostaliśmy $500, tak jak mówiłem wcześniej sobie, od brokera. No i to się wszystko zgadza tutaj. Tak, dodatkowo jeszcze RTO jest moje, które już jest na drugi mój e-mail. U mnie była tylko wpłata jedna. Było 608 wpłacone. Tak, tutaj na 3 raty. To już pokazywałem chyba wcześniej, nawet na którymś wideo. Troszeczkę więcej transakcji jest tutaj po prostu. Jeszcze nie ma otwartego konta? Jest już, o, jest, dobra. Są tylko 3 depozyty. To jest wszystko. Tak jak tam jest napisane, 231, 146, 231, 27 i 228. Tylko dlatego, że był błąd. No i potem jak już karta kredytowa przyjęła, to już jest wszystko ok. Także mamy 1,27, 2,28, tak, 231 dwa razy i 146. Także 608 depozytu. Ojej, przepraszam. I mamy tutaj sobie, prawda, wynik 944. Jak widać, pozycje tutaj idą, tak, czasami jest więcej zarobionych, czasami mniej. Tak, także widać, że to pozycje zarobiły faktycznie, a nie jakieś tam depozyty. Zresztą możemy jeszcze w sumie wrócić. Zobaczmy tak, mamy 0,4 tutaj, tak? Czyli idziemy do końca czerwca. Nie ma nigdzie jest pozycja, tak? Nie ma nigdzie depozytu. Pozycja. I mamy te 3 depozyty, o których wspomniałem wcześniej, oraz otworzone konto. Tak, 27 June, czyli czerwca. Jednym słowem, tak? Czyli widzicie, że tutaj to się wszystko zgadza. Mamy razem wszystkie 3 konta. Jest jeszcze jedno małe konto, które no, ja nie pokazuję praktycznie, bo to nie ma co pokazywać. W tym tygodniu ugrałem prawie 10% samemu, bez Matiasa. Także na tym koncie jest tylko $250. Nie wiem, czy kiedykolwiek wypłacę z tego konta, także to tylko gram po to, żeby pokazać, że nawet małym kontem potrafię grać. Tak jak widać. Tak. 258, popatrzmy w historii sobie tej ostatni miesiąc, no bo to jest najważniejsze, prawda? 23,38, tak? 23,38 był stan. Oje, nie ten przycisk. Stan początkowy konta był 23,38, czyli 258,35. 258,35 minus B2338. 23,38 to się równa 234,97. To policzmy, że to jest 235, tak? Czyli 1% to jest 2,35. Czyli teraz 23,38 podzielone na 2,35. To zarobiłem sobie. Oj, ja cię nie mogę, ja cię nie kręcę. Dobra, 23,38 podzielone na 2,35. Tak, bo to jest 1%. To 9, no prawie 10% konta zarobione w tydzień, tak? Tutaj ja dopiero zacząłem tak naprawdę w tym miesiącu grać, bo jak nawet jak się weźmie 3 ostatnie miesiące, to nie ma dużej różnicy. Jest 24 dokładnie, także tutaj nie ma dużej różnicy. Także ostatni miesiąc faktycznie zacząłem grać tutaj sobie. Mam cel dojść tutaj do 300 po prostu. Bo nie mam innego konta w tej chwili do gry. Mam jeszcze jedno takie mikro konto, ale to już jest w ogóle malutkie konto, to już w ogóle jest śmiech na sali. A potem zobaczymy, bo chcę sobie cały czas grać samemu też, nie tylko z Matiasem, ale chcę też grać samemu, tak jak on gra też samemu. Natomiast, no żeby po prostu nie wypaść z wprawy, tak? Po to chcę to robić. No i widać, że samemu też mogę mi tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 jest moich. Matias mi tutaj podpowiedział Dow Jonesa, nie Daxa, przepraszam, tego. To mi podpowiedział. Także wszedłem. Także widzicie, no konta rosną. To jest też żywe konto, real, tak? Też złoty ludzik będzie tutaj, o, real, tak? Real i jest złoty ludzik. Także też jest konto żywe, to nie jest jakieś konto, prawda, sobie
demowe, tak, demonstracyjne, tylko faktycznie żywe konto. Także to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Widzicie teraz, że faktycznie robię to, co mówię, robimy razem też to, co mówimy, także nie ma tutaj w tym żadnego przekrętu. Ja mam legalną działalność dla tych, którzy nie wiedzą, pokolenie 3000, tak, czyli tutaj tą www.pokolenie3000.com, tak. Przeinstalowałem system, dlatego w cache, w pamięci podręcznej nie było teraz, także tutaj jest moja działalność gospodarcza, jest to firma, która teraz przechodzi fajne zmiany, bardzo fajne w sumie zmiany i będzie się fajnie działo już po wakacjach. Że tak powiem, na tej mojej działalności gospodarczej mogę legalnie grać dla Was, dlatego że Matias ma kontrakt przez swojego pracodawcę, przez investing.com, tak? Tutaj o. I ta firma pozwala na to, że jej pracownicy mogą grać dla innych osób, tak? Czyli przez to nie dość, że ja mam działalność gospodarczą, to jeszcze my jesteśmy crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, czyli wszyscy razem się zrzucamy na grę, tak? I dzięki temu ja mogę analizować, Matias może grać, tak? Także wszystko jest legalnie, także nic tutaj, żadnego przekrętu nie ma. No także to jest wszystko, nie? Nic więcej tutaj nie mam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że podoba Wam się postęp, jaki mamy, czyli widzicie tutaj konto rośnie, tutaj konto rośnie i tutaj konto na razie mocno nie rośnie, dlatego że przez te wpłaty i teraz taka sytuacja, o której nie chcę opisywać tutaj na nagraniu publicznym, też następuje, także jak ona się skończy, to już od przyszłego tygodnia prawdopodobnie albo od 2 tygodni zaczniemy już tutaj normalnie mieć lepsze wyniki niż do tej pory, także tutaj też będą wyniki. Zresztą 08.01 to widać też, że dopiero jest 5 dni temu, tak? I 16 to też nie jest jeszcze tak dużo. Przy małych kwotach pamiętajcie, że trzeba jeszcze mniej ryzykować, czyli tak naprawdę ten zarobek jest jeszcze mniejszy. Ja na swoim koncie tam ryzykuję dużo więcej, tylko dlatego, że to jest konto, na którym no, nie zależy jak gdyby, tak? Chcę sobie pograć i chcę sobie udowodnić, że mogę odratować konto, które sobie zrobiło tam małą stratę, bo tam jest w tej chwili 50 niecałe dolarów straty. Także to jest to i nic więcej. Na dużych kontach, kiedy szczególnie jest tutaj odpowiedzialność za inne osoby, trzeba bardzo ograniczyć ryzyko i dlatego na Forexie możemy tylko oferować 10%. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania. Ja już przekazałem wszystko, co chciałem przekazać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do następnego. Hej.